tyle słów wypowiadamy codziennie, tak bardzo naturalnie nam to się dzieje, jakby ta mowa po prostu pochodziła z prochu ziemi, czasem jest jak proch ziemi. Czasem zapominamy, że zdolność mowy, ludzka zdolność mowy, która jest tak bogata, pochodzi z nieba. Dzisiaj Jezus nam to uzmysławia, kiedy uzdrawia tego człowieka głuchoniemego i kiedy spogląda w niebo podczas tego uzdrowienia. Usłysz to w taki właśnie sposób. Twoja mowa ma tam swoje źródło. Ona pochodzi od Boga, pochodzi z nieba. Jak bardzo powinniśmy z niezwykłym pietyzmem i zachwytem korzystać z tego daru mowy.